Witam wszystkich, Kamil Hanna z tej strony, macham tutaj serdecznie panu Adamowi, poproszę o piłeczkę. Dziękujemy naszemu sponsorowi, firmie Spalding Polska za współpracę. Taką piłkę możecie sobie kupić na ich stronie sportspro.pl, 20% zniżki na kod Hanas przez CH. Dzisiaj moim gościem Jakub Zamojski, sędzia koszykówki. Robimy jakby kontynuację analizy przepisów. Pisaliście też przed wirusem, który nas zatrzymał, o tym, o czym chcielibyśmy porozmawiać. Ja też opowiem wam o swoich problemach. W jednym meczu zrobimy szybką analizę i tak jak wspomniałem, porozmawiamy sobie o przepisach gry w koszykówkę. Lubimy, jak pan Kuba wpada. Bardzo pan Kuba fajnie to opowiada. Jak ja to będę mówił, wideo nie kłamie, wszystko widać, także zapraszam do oglądania. Patronite cały czas czynny. I cóż, panie Adamie, zapraszamy chyba, nie? Tak. Czy coś jeszcze? To wszystko. Tak jak wspominałem, Jakub Zamojski jest moim gościem. Witam cię. Robimy kontynuację jeszcze piąską, ale tak wiesz, przepisy BHP. Na szczęście jest maseczka. Kolejne przepisy, tak jak kibice prosili, przygotowaliśmy i ty przede wszystkim przygotowałeś kroki, błąd 3 sekund. Tak. I tutaj dwie sytuacje moje. Chciałbym je wyjaśnić, bo powiedziałem, że to zrobię i sobie przeanalizujemy decyzje sędziowskie. Jeśli rozumiem, że cię jeszcze trzyma, tak? Bo trochę mnie trzyma, to był mój ostatni mecz. Jak to jeden powie, przygoda z koszykówką, kariera. Pierwszy raz w życiu zostałem wyrzucony z boiska przez dwa faule, można powiedzieć, niesportowe, tak? Znaczy, ten to był niesportowy i techniczny, tak? To jest, ty nie jesteś wyrzucony, jesteś dyskwalifikowany ze względu na... Dyskwalifikowany, na dwa faule, tak jest. No to puszczamy w takim razie. To jest mój pierwszy. Dobra. Chciałem przerwać akcję, po czym wykonałem ruch ręką, taki jak zobaczycie. Tutaj jest faul. Machnąłem ręką nie w kierunku sędziego i otrzymałem daszka, tak? Słusznie? Trochę mnie wybrał. A była wcześniej rozmowa na ten temat? Wcześniej pan sędzia powiedział, że fajne podcasty robię i tym bardziej mnie zagotował, że chwilę temu przy wznowieniu gadaliśmy, że fajna rzecz, a potem dostałem takiego gonga i trochę mnie zagotował po prostu. Tym bardziej, że przegrywaliśmy, tak naprawdę to już był efekt bardziej frustracji, że taka jest sytuacja, a nie inna. Natomiast nie spodziewałem się, że dostanę jeszcze w plecy takiego, rozumiesz? No jak to z twojej perspektywy wygląda? Znaczy wiadomo, no, nikt nie lubi technicznych, tak? My też ich nie lubimy, natomiast to jest sytuacja, w której my musimy kontrolować zawody. Jeżeli zawodnik macha do nas w ten sposób, taki pokazujący brak respektu, pokazujący brak szacunku do tego, co my robimy również, jak również gotujących kibiców, bo na pewno kibice ryknęli za tobą. Mhm, no tak. Jesteś tam liderem drużyny i tobie się dzieje krzywda, więc na pewno byli za tobą. Więc my musimy tonować takie zachowania. Takie zachowania są niedozwolone. Jeżeli się machnie w kierunku sędziego, powinien być faul techniczny. W tym przypadku machnąłem, tak jak analizujemy czysto... Tak. Wybiegasz za kadry, także nie wiem dokładnie, ale jak... Ale cofnij jeszcze, proszę, jak możesz. Nie machnąłem w kierunku sędziego, ale wiadomo, niezadowolony byłem z decyzji. No coś tam machasz, no coś jeszcze spojrzałeś na tego sędziego. Ale mógł, czy nie? Oczywiście mógł. Mógł. Ale oczywiście to wynika z atmosfery meczu, jak się zachowywałeś wcześniej, czy było jakieś może ostrzeżenie, czy była próba z tobą rozmowy, nie o podcastach, tylko o zachowaniu na boisku. Ja teraz po prostu jakby z mojej strony oczekiwałem, że chociaż jako, że jestem starszym zawodnikiem, gdzieś tam grałem i tak dalej, pewnie może chodził na mecze, czy nie chodził, oglądał, młody sędzia, że mógł powiedzieć, a dobra, zwrócę mu uwagę w następnej akcji, Kamil, nie rób tego, bo następnym razem dostaniesz. No i teraz... Jest oczywiście to jakieś rozwiązanie i czasami go stosujemy, jak najbardziej. Nie oglądałem całego meczu, także nie wiem. Nie wiem, jaka była atmosfera. No myśmy czasami jest taki moment życie, meczu, że albo teraz złapiemy ten mecz, albo będziemy mieć problem. Dobra, no ale przy tym wyniku? Bardzo często te wyniki są trudne do sędziowania, bo jedna drużyna już chciałaby pójść do szatni, a druga chciałaby już jak najłatwiej wygrać i są frustracje, są zdenerwowania i takie mecze też trzeba umieć kontrolować. Czy to był najlepszy techniczny, czy to była najlepsza decyzja w tym momencie, nie wiem, ale mamy przykazanie i to nie jest, wiesz, był taki zawodnik, jest nadal. Czołowy zawodnik grecki, nie będę wymieniał nazwiska, ale myślę, że zainteresowani, czy tam, którzy w kręgu takie mieli sytuację, to wiedzą, o kogo chodzi, który jest wielką gwiazdą. Rzadko kiedy robi
awanturę na boisku taką widoczną dla wszystkich, ale przychodzi potem do sędziego i tam w trakcie rzutów wolnych opowiada, jak to, dlaczego nie szanujemy jego nazwiska, dlaczego nie szanujemy jego rodziny. To jest klasyczne, ty nie szanujesz mnie, a pan mnie nie szanuje. Tak, dlaczego nie szanujesz mojego kraju, mojego miasta i tak dalej, i tak dalej. No to jest taka próba wywarcia na nas presji, a my po prostu musimy sędziować was, to, co jest. No nie powinno. Nie powinno nas to. Mógł gwizdnąć i mógł przemilczeć. Mógł też znaleźć inne rozwiązanie, ale nie ma dwóch jednakowych meczów, nie ma dwóch jednakowych sytuacji w meczowych. Czasami takie rozwiązanie jest najlepsze, czasami inne. Dobry techniczny to jest taki, który pomaga meczowi. Czyli jeżeli ja dam technicznego zawodnikowi za zachowanie w dobrym momencie, to ten techniczny powinien wpłynąć na zachowanie wszystkich graczy na boisku. I to jest dobry techniczny. W takiej, powiedzmy, takim nazewnictwie, czy w takiej filozofii sędziowskiej. To jest dobry techniczny, bo pomógł meczowi. Dobra. Jeżeli damy technicznego, po którym się wszyscy jeszcze bardziej gotują, nikt tego nie rozumie, to jest zły techniczny. Ale to by trzeba było obejrzeć już samo. Drugi mój faul, który był, zgadzam się, no i to był efekt tego, pokażę wam, jak zostałem wyrzucony. Znaczy wyrzucony, musiałem opuścić po prostu. Musiałeś parki. Opuścić, tak, bo ty nie jesteś wyrzucony, zdyskwalifikowany za jakieś tam... A mógłbym grać w następnym meczu, czy nie, po tej sytuacji? Nie ma takiego przepisu, że... A nie jest tak, że trzy jakieś dachy, czy... Nie wiem, jak jest w pierwszej lidze, być może rundzie... jest jakaś... Ale to już jest wewnętrzna regulamin federacji, ligi. Nie jest to nic wspólnego z przepisami gry w koszykówkę. Były swego czasu takie rzeczy, że tam jak dwa techniczne, to się pauzowało mecz, coś, ale to dawne dzieje. Myślę, że nam zależy, żeby, zresztą łatwo, jako dowód można powiedzieć, jest to, że za technicznego jest tylko jeden rzut dzisiaj. Nie są to dwa rzuty i piłka z boku, nie jest to jeden rzut piłka z boku, tylko jeden rzut i wracamy do miejsca, gdzie on był. Bo nam nie zależy na tym, żeby ta kara była duża. Sędziowie nie mogą się bać dać tej kary, bo decydują nie wiadomo jakim wyniku meczu. Ma być to po prostu normalna jakaś kara za zachowanie, tak? Jeżeli ktoś jest poważniejszego, jest dyskwalifikacja, wtedy ta kara jest wyższa. Tu był, tu na Leniuszka, myślałem, że nie zauważy, pociągnąłem go za koszulkę, no i musiałem pójść do domku. Tak to bywa, ale od razu, tak jak tutaj przed tym powiedziałem, popatrzcie. A, hard show, Kamil, brawo, tutaj, no, uciekł mi. Kamil myślał, że jak pan Wiesław Zych mówił, że się gwiazdy chroni, to... Tak, i myślałem, że już ma... wiesz, po wyniku trochę go pociągnę. A kiedyś nie gwizdaliście takich rzeczy i ty odbij piłeczkę teraz, no. Kiedyś takie rzeczy to się puszczało. Ale tu widać wszystko. Ostatnio podczas takiej rozmowy właśnie z zawodnikami i trenerami o sędziowaniu, na pytanie trenera... Znaczy na pytanie moje do trenera, czy uczycie tego swoich zawodników, odpowiedział, uczymy tego, co nie gwiżdżecie. Czyli jeżeli kiedykolwiek trener uczył cię łapać za koszulkę, to znaczy, że było to w okresie, kiedy sędziowie tego nie gwizdali. Albo nie gwizdali jako faul niesportowy. Od pewnego czasu, to jest od dłuższego czasu, nie wiem jak długiego, nie potrafię tego jakoś tam sobie umiejscowić, ale na pewno od dłuższego czasu złapanie za koszulkę spodenki w tak ewidentny sposób, że ta koszulka jest faktycznie złapana, odchodzi od ciała i tak dalej, czyli go zatrzymujesz. Nie to, że jest zaczepiona koszulka, to musi być faul niesportowy, dwa i z boku. Tak, no tutaj wszystko jest jasne, nie? Tutaj i w tym wypadku no, dostałeś, znaczy musiałeś opuścić halę ze względu na dwa takie przewinienia. Tak już chyba piąte było. No to po prostu szybszy prysznic. No, ale to był to jakby efekt frustracji. Coś chciałem mądrego zapytać jeszcze, ale no pokaż jak schodzę. Powiedziałem, obiecałem panu sędziemu, że zrobię o tej sytuacji podcast i zrobiłem. Nie, tutaj tak, rozmawiamy tylko o przepisach. Ale ja mu powiedziałem, że to zrobię, nie? Podziękowałem mu, dzięki, no, ale za to mógł się należeć jeszcze jeden techniczny i wtedy ten techniczny zapisuje się trenerowi i mamy jeszcze jeden rzut. Oczywiście. Nie wiedziałem. Ale wiecie, co jest najfajniejsze? Ja to się teraz śmieję, nie? No bo to ogólnie wtedy nie było mi do śmiechu, ale jak fajnie wszystko w emocjach człowiek myśli, że ma rację, a jak sobie obejrzy na wideo, wideo nie kłamie. Wideo wszystko pokaże. Jeżeli dobrze pokaże, to prawda? Tak. Jeżeli jest dobre ujęcie, to tak, no. Ale właśnie tutaj nie polecam tego klaskania przy schodzeniu. Oczywiście też my staramy się przymykać to, czy bo ja osobiście rozumiem zawodnika, który musi opuścić halę. Nie, no zagotowany, bo jest strasznie, zobaczcie na wynik. I tak dalej, nie? Ale raczej bym ograniczył to takie niepotrzebne gesty, które nic nie wniosą. Ale
jakby tą taką kluczem do tej awantury to było to, że wcześniej powiedział, że fajne rzeczy robię tutaj z panem Adamem. Pozdrawiamy. Jeszcze pewnie pozdrawiamy, ale i dla mnie, kurde, jak on tak mógł mi wtedy za to machnięcie, bo to był faul, nie? Tu ewidentnie. Chodziło mi o tam wcześniejszą akcję. No dobra, nie ma co. Było, minęło, przeanalizowaliśmy. Dużo, ale przynajmniej będziesz pamiętał, że ten sędzia jest czuły na takie ruchy i tego Ja już mu powiedziałem, na co ja czuły jestem. Lepiej chyba, ja jestem taki emocjonalny, lepiej się nie wydawać w dyskusji. Zawsze mam taki przesąd, że jak widzę sędziów, to wolę się z nimi nie witać, nie? Bo mówię, kurde, pogadam z nimi, potem fajnie będzie, oni mi potem coś pstrykną, nie? Dlatego wolę to jest bardzo ciekawe, bo ostatnio w trakcie tego koronawirusa, wie pan Adam, mamy tak zwane webinary, Euroliga nas tam szkoli. No i była też taka właśnie, był jeden z takich, nie wykładów, no webinar, tak, rozmowa z trenerem Messiną i dużo on opowiadał o różnicy między sędziami NBA i sędziami Euroligi. Różne aspekty. Porównywał jakby nasze zachowania i to co właśnie powiedział, że jest w NBA, to jest taki właśnie bardzo mocny kontakt pomiędzy sędziami, trenerami i zawodnikami, że oni bardzo ze sobą rozmawiają, serdecznie się witają, wymieniają się różnymi tam spostrzeżeniami, jak również wszyscy są, ale to też wynika trochę z kultury amerykańskiej, wszyscy są po imieniu tylko i wyłącznie, nigdy nikogo nie mówi per ser, czy per po nazwisku, czy per sędzia, czy per trener i to ma niby spowodować, że jakby ta współpraca jest lepsza. W Europie różnie to działa, bo też my próbujemy, na przykład w Eurolidze jest tak, że my się mamy zwracać do trenerów i zawodników po imieniu, uczymy się tego, to do zeszłego sezonu mamy. Nie unikamy rozmów, trenerzy chcą, żebyśmy z nimi rozmawiali. Oczywiście nie może być tak, że się mecz zamienia w klub dyskusyjny. Nie może być tak, że my co gwizdek robimy wykład na temat przepisów. To ma być krótkie przy okazji, ale wymiana spostrzeżeń jest bardzo ważna na meczach, więc oczywiście współpraca jak najbardziej, ale to niekoniecznie musi się tyczyć się rozmów o podcaście. To może być rozmowa o tym, co ja zrobiłem ostatnio, no a tak, dlaczego to gwizdzecie, tak. Albo po prostu jak się czujesz i czy mamy dzisiaj wszyscy dobry nastrój. Na pewno trener czy zawodnik próbuje przemycić na przykład, jak ważny jest to dla niego mecz, albo jak tam ci blokują, grają i tak dalej. Ja mam jeszcze, to są nawyki te przerywania akcji, te takie, to są nawyki z tego momentu, kiedy ja się wychowałem. Mhm. Kiedyś to nie był fał, takie przerywanie brutalne, nie? W sensie brutalny, hebel i koniec, przerwana akcja. Dobre użycie fału. 3-4 lat jest to zatrzymywane, ze względu na to, trenerzy nawet zażądali, bo żeby ta koszulka była bardziej widowiskowa. No, a ja się po prostu łapię na tym, że robię rzeczy z automatu, których się nauczyłem za młodego chłopaka, nie? Po prostu. Wciąż zacytuję tego trenera. Robicie to, czy uczą was tego, czego my nie gwizdzemy. I teraz, jeżeli w Eurolidze jest gwizdany, jak to nazwałeś, hebel jako fał niesportowy, to one momentalnie zniknęły. Nie ma tego. Nie ma. Ja jeszcze się łapię na tym, że czasami można było. No i teraz pytanie, zrobić. Czy w pierwszej lidze jest to zawsze odgwizdane, czy tylko od czasu do czasu? Nie, no, respektują jednak te. Jest gwizdane. Tak, no to już powinieneś się nauczyć, nie? I tu już powinien trener ci na to zwracać uwagę również na treningach. Tak? Bo czasami ja mówię, kiedyś trener Filipowski na to zwracał uwagę i mówi, brawo, dobry faul, super, wykorzystałeś dwa faule, a dzisiaj to jest ten, rzut wolny. Dobra, jedziemy dalej. Tak jak rozmawialiśmy, ten Filipowski wykorzystywał przepisy do maksimum i był w tym mistrzem. Pan Adam, ciekawy rozmowy. No. Tak, podobno dużo kontrowersji, tak? Dużo pytań wzbudziła ta sytuacja w meczu Polska-Izrael. To było koniec drugiej kwarty, Michał Michalak. Obejrzymy może tą sytuację. Został sfaulowany przed rzutem. Trafił za trzy i dostał jeden rzut wolny, tak? Tak to się skończyło? Tak. Tak, tutaj to jest sytuacja, w której kończy się kwarta. Jak widzimy na tej powtórce, w tym momencie jest koniec czasu. Fał był ułamek sekundy wcześniej. Michalak oddaje rzut. I piłka wpada do kosza. Oni mieli pretensje, że miał piłkę w rękach, tak? Jeszcze, że... Było 0-0. Rozumiem, że kibice tego najbardziej nie zrozumieli, dlaczego jest ewidentnie piłka w ręku, jak jest koniec czasu, bo to o tym świadczy ta lampka. A mimo to punkty zostały koniec końców po obejrzeniu na tak zwanym IRS-ie, tak, na powtórce wideo. Tak jak tutaj będzie widać, sędziowie zaliczą 3 punkty i dadzą jeden rzut. To będzie chyba teraz sędzia pokazał, że jest faul. Zalicza 3,
Nie, pokazał, tak, zalicza 3 punkty i daje jeden rzut. No to teraz musimy troszeczkę wrócić do tej akcji od początku. A za to kopnięcie nie mógł jeszcze dostać czegoś dodatkowego gratisa? Przecież kopnął go. Nie, zahaczył nogą. Tak, zahaczył, tak, zahaczył. No zahaczył, ale patrz. Zahaczył nogą, akurat zahaczył w rękę. Gdyby nie zahaczył, to Polska w tym momencie by skończyła kwartę i byśmy mieli 3 punkty mniej i jeden rzut mniej. A jakby sędzia powiedział, że jeszcze go specjalnie kopnął, dał mu jeszcze rzut dodatkowy, czy nie? Jakby to mogło się skończyć? Nie, jeżeli byłoby to faul niesportowy, to dostaliby tak samo jeden rzut dodatkowy plus piłkę jeszcze z boku. A dlaczego to zaraz wytłumaczę? Bo tak naprawdę w momencie, kiedy jest faul... zaraz cofnie. Tak, czyli w tym momencie, kiedy on... Jeszcze raz, to niestety... Jest faul... Mhm. W tym momencie powinno się wszystko zatrzymać. To znaczy niekoniecznie Michał, ale powinno się wszystko zatrzymać, jeżeli chodzi o zegary. Powinien być w tym momencie gwizdek, czyli na zegarze tam mamy, tutaj nie widać zegara, ale na zegarze mamy jakiś ułamek sekundy, sekundę może, tam 1/10, 2/10 sekundy. I od tego momentu zawodnik z piłką ma prawo wykończyć tą akcję i on to dokładnie robi. Kontynuuje akcję rzutową. Piękny rzut swoją drogą. Tak. Bardzo fajnie to wytrzymał. I rzuca do kosza. I to jest bardzo ważne. I ta piłka wpada do kosza. Czyli mamy 3 punkty zaliczone, ponieważ zegar, tak jak powiedziałem, powinien w momencie faulu być zatrzymany. Technika nie pozwala na to. Bo po pierwsze, a czy technika to jest drugorzędna. Sędzia nigdy nie gwizdze w momencie kontaktu. Zawsze jest opóźnienie. Jest też moment na zastanowienie, jest moment na opóźnienie reakcji. I dopiero w tym momencie jest gwizdek. Gwizdek tutaj akurat chyba sędziowie nie mają systemu zatrzymywania automatycznego zegara, więc jeszcze potem jest reakcja sędziego przy stoliku i reakcja maszyny. Więc ten czas się zatrzymuje dobrą decyzja sekundę po. Słuszna, korzystna dla nas. Korzystna dla nas oczywiście, natomiast słuszna dlatego, że powinien być zegar zatrzymany. Co więcej, po tym rzucie, nie wiem jak tutaj było, nie pamiętam, ale po tym rzucie jeszcze powinien być dogrywany ten kawałek czasu. Czyli powinien być rzut ze zbiórką normalnie i gramy. A jeżeli byłby faul niesportowy, tak jak powiedzmy mógłby się tego domagać, no to wtedy byłoby jeszcze ten ułamek sekundy mieliby Polacy na dogranie po rzucie wolnym. I to ta sytuacja jest możliwa tylko i wyłącznie przy użyciu IRS-u. To na szczęście jest. I wynika jakby bardziej z technologii niż czegokolwiek innego. Bardzo taka ciekawa sytuacja. Kiedyś jak nie było IRS-u, to by było? Ciężko było to stwierdzić. Jeżeli by ktoś by zobaczył, że V jest równo z syreną, no to najczęściej było już to niezaliczane. To żeby stwierdzić, że... No nie, też jeżeli byłby V równo z syreną, bo to jest kwestia, jakby sędziowie widzieli. Nie puścił, tak. Bo tak, nie tak, mogą cofnąć. To prawda, to nic by nie było. To by nic nie było, koniec. Lub daliby właśnie też trzy punkty, może, a może tylko 3 rzuty. Kwestia tego, że to wtedy trzeba było zgadywać, bo oko ludzkie niestety jest zawodne. I stąd między innymi jest to dobry przykład na używanie IRS-a. Tak? No jest... dobra, następny przepis. Dobra, i teraz przechodzimy do przepisów, które tam miały się jakoś tak, kibice mieliśmy porozmawiać. Wspominałeś o tym, że kibice bardzo by chcieli porozmawiać o kroku zerowym. Pomyślałem, że to trochę mało. Trzeba by było porozmawiać o całym przepisie kroków, albo przynajmniej o sytuacjach związanych z tym przepisem. No to dawaj, opowiadaj. I takie najbardziej popularne. Bo to, co się zmieniło się właśnie po tej olimpiadzie, z której tutaj mamy sytuację, a te sytuacje powstały również po olimpiadzie, pokazujące w bardzo fajny sposób wiele rzeczy, szczególnie związanych z krokiem zero, co się zmieniło i jak wcześniej akcja była nielegalna, dzisiaj jest legalna. Bo ten przepis jest praktycznie taki sam teraz jak w NBA. Jest bardzo dobry dla zawodników. Zrobić teraz kroki w ruchu jest bardzo trudno, ale oczywiście zdarzają się. Natomiast daje to wiele możliwości. Ale zacznijmy od sytuacji takiej najbardziej popularnej, którą nikt tego gwizdka nie lubi. Ani zawodnicy, ani sędziowie. Ale jest to gwizdek, który musimy dawać. To są takie kroki klasyczne. My to nazywamy przy ruszaniu. Tak? Czyli zawodnik za szybko odrywa nogę obrotu. W tym wypadku ta lewa noga z tyłu jest nogą obrotu. Za szybko ją odrywa, zanim wypuści piłkę z rąk, tak jak tutaj. I to są kroki, które oczywiście dają bardzo dużą korzyść zawodnikowi. Sam wiesz, jesteś rozgrywającym, więc te pół kroku, ułamek sekundy daje ci przewagę nad obrońcą, który
albo nie zdąży i cię sfauluje, albo po prostu go miniesz. I dlatego musimy to gwizdać. Ale to jest taki gwizdek, często kibice i trenerzy go traktują jako niestety taki gwizdek, że my kombinujemy coś. A to nic, po prostu musimy obserwować. Nie jest to łatwy gwizdek i nie jest to przyjemny gwizdek. Ponieważ... A ona podniosła tą... Ona oderwała, tak. Za chwilę będzie zresztą tutaj rozrysowane to. Odrywa tą lewą nogę, zanim ręka opuści dłoń. Ta piłka może opuścić dłoń o 2 centymetry, ale nie może mieć styku. Minimalnie, nie? Podniosła tą nogę. Nie. Tam to pomijamy. To są kroki. Dobra. Czyli ten moment, w którym ona ma wciąż piłkę dotykającą rękę i ta noga obrotu. Okay. Ten podskok wcześniej to już było być takie czepianie się, nie? Też oczywiście są to w teorii zupełne kroki, ale tutaj w tej sytuacji bez znaczenia. To są kroki. Ona już ma nogę oderwaną, a piłka jest wciąż przy ręce. Więc jest to nielegalne, jak tu jest napisane. I to teraz przechodzimy do tego kroku zero, który jest bardzo fajnym przepisem, ponieważ było wiele sytuacji, tak jak ta na przykład, która była sytuacją nielegalną według fibowskich przepisów jeszcze do olimpiady w Rio, ale była legalna w Ameryce, dlatego większość tutaj przykładów będzie amerykańskich graczy, ponieważ on robi tak zwane szybkie, łapie piłkę, przebiega z nią i wypuszcza. I według fibowskich przepisów to nie miało żadnych szans, ponieważ on opuszczał, odrywał nogę obrotu, zanim opuściła piłka rękę. Ten sam przepis był. Teraz jest przepis o kroku zero, który mówi, że jeżeli zawodnik, tak jak tutaj, łapie piłkę w ruchu, to może być bieg, to może być obrót, może być pivot, on łapie tą piłkę będąc na jednej nodze, to ta noga, już nie mówimy o nodze obrotu, tylko liczymy kroki. I ta noga jest nogą zero. Mhm. Krok zero. W momencie, kiedy łapie, nie kiedy łapie ją w powietrzu, wtedy, kiedy łapie piłkę, będąc jedną nogą na parkiecie. I to jest krok zero, czyli go pomijamy. Tak jakby go nie było. I liczymy dalej. On odrywa tą nogę, i to jest tak naprawdę jeden na stare przepisy nogę obrotu. I teraz tej nogi nie może opuścić, zanim oderwie się piłka od ręki. Czyli to jest tak zwany step 1, tu jest step 2 i piłka opuszcza rękę. I to jest akcja legalna. Jeszcze raz może to, żeby to było bardziej czytelne. Ale kroki to komu oni gwiznęli? Lauremu czy... Rozanowi. Teraz czepiam ja się. Drugie też były. Były. Też drugie były. To dokładnie takie same. Tylko czyli może to puścili, tak? Te być może zostały puszczone, a tamte już nie. Za szybki Laury jest. Ale to jest trudne było, bo słuchajcie, no przyjeżdżały gwiazdy z NBA, tak? Wiesław Zych też kiedyś opowiadał, jak sędziował Dream Team, tak? Ale pan Wiesław przedchodził wcześniej, how are you tam. A wie. Potem techniczny, nie? Tak, to widzisz, no to, pan Wiesław znał triki, nie? Ale zobacz, był taki ostatnio wspominany zresztą w tym filmie Last Dance, taki turniej w Paryżu. Gdzie Jordan przyleciał pierwszy raz na turniej McDonalda do Europy. Ja siedziałem za koszem na tym turnieju z jakimiś tam różnymi sędziami międzynarodowymi. Jeszcze wtedy nie byłem sędzią międzynarodowym i tak dalej, ale siedziałem, oglądałem ten mecz prawie przy boisku. No i jest jeden z pierwszych gwizdków meczu. W litewski sędzia gwizdzi Jordanowi kroki. No i w tym momencie właśnie tam takie żarty zaczęły lecieć tam od dziennikarzy. No i teraz w litewskiej telewizji mówi komentator, że nasz czołowy sędzia gwiznął zawodnikowi 23 kroki. Nikt tych kroków nie chciał. A on je robił, oczywiście pomijając to, że tam powiedzmy inaczej są czasami gwiazdy w NBA chronione, ale on je robił, ponieważ tam były inne przepisy. I teraz przyjechało tutaj 12 gwiazd NBA, grało tak jak gra w NBA, a to w FIBA jest nielegalne. Oni nie są w stanie zmienić tych ruchów na jeden turniej. Więc oni to robili i teraz bardzo dużo gwizdków było dla nich niesłusznych, ale były zgodne z przepisami. Teraz ten przepis jest taki sam, jest lepszy i Amerykanie się mniej dziwią, to znaczy po prostu nie robią tych kroków. Co więcej, robią to lepiej od Europejczyków, bo już są jakby do tego... No ale i to jest to, ja już, to już się robię dinozaurem. Próbowałem to jakby załapać, żeby to w mecz wpuścić. Pewne nawyki już są takie, że
jest się z automatu, idzie kozioł, żeby kroków nie zrobić. A to można zyskać parę metrów. Oczywiście. Tu jest taki przykład właśnie, to jest ulubiony przykład, zresztą chyba nie tylko mój, ale FIBA też go wszędzie reklamowała. To jest akcja, chwilkę. Dobra, mamy sytuację, że przechwyt, szybki atak, Amerykanie znowu. Gość jednym kozłem przemieszcza pół boiska. Sędzia słusznie odgwizduje zgodnie z przepisami wtedy obowiązującymi w FIBie, odgwizduje kroki. Amerykanin nie jest, pan Jordan nie jest w stanie zrozumieć dlaczego. On nie kuma. On wszystko zrobił tak, jak go trener uczy. I teraz dzisiaj te kroki by nie były odgwizdane. Włosy mu się zjeżdżyły. Deandre się zagotował, no. Tak. Ale to za chwilę będzie wszystko tutaj ładnie opisane, więc nawet nie będę mówił. A się popatrzył na chłopaków. Patrzył na chłopaków i patrzył, czy sędzia już gwizdze, czy jednak... Myślę, że sędzia amerykański by tego nie gwiznął, bo znowu nie miałby tego nawyku, że to są kroki. On łapie piłkę na lewej nodze i to jest ten krok zero. Mhm. Następnie przeskakuje na prawą. To jest krok jeden i tak naprawdę od tego momentu liczymy kroki. I teraz mamy krok dwa, w momencie, kiedy on już opuszcza, kiedy piłka opuszcza rękę. Więc do tej pory jest legalnie. Zrobił kozioł i zaczynamy od nowa. Czyli znowu mamy zero, bo złapał na lewy. Jeden, dwa i basket. Akcja w 100% legalna na dzisiejsze przepisy. Swoją drogą Deandre niezły koń, co? Jaka fizyka i wszystko. Tu mam znowu, to są przykłady jakby z czasów, jak był inny przepis, to jest mistrzostwo Europy. Jak kiedyś się gwizdało. Tak się kiedyś gwizda. Ale też nie zawsze, no. Ale to są takie sytuacje, w których ten krok zero działa, tak? Mamy taką akcję do kosza. Ona nawet tu nie jest odgwizdana. Sędzia, którego nie widać, odgwizdał słusznie na tamte przepisy. Dzisiaj jest to akcja legalna, ale wszyscy czują, że nikt nie chciał tego gwizdka, tak? Bo to jest normalna koszykarska gra. I tutaj też zawodnik łapie na lewej, prawa, lewa, czyli 0, 1, 2, jest w ruchu. To nie musi być ruch taki, że on biegnie przez całe boisko. Wystarczy, że jest to właśnie taki ruch do kosza, on jest w ruchu, nie z zatrzymania. 1, 2... i baskecik. Legalna gra. Dzisiaj legalna gra, to trenerzy mogą uczyć i uczą na pewno i zawodnicy też to mogą robić. Coraz więcej zawodników bardzo fajnie to wykorzystuje. Tak jak tutaj pokazane, krok 0, 1, 2 i teraz możemy rzucić piłkę, zanim ta kolejna stopa opadnie na parkiet. Kolejna taka akcja. Kiedyś nie do pomyślenia, to zresztą tutaj też jest odgwizdane jako kroki. Kiedyś to było z automatu kroki, znowu mamy 0, 1, 2. Długie dwa pełne kroki z wykorzystaniem tego kroku 0 i całe pomalowane na legalu. Stopa jest przed nawet pomalowana. Bo on już po prawej powinien iść w powietrze w tamtych... W tamtych przepisach opuszczenie tej nogi od tej tutaj, ten drugi krok już byłby krokami. I był wtedy krokami. Teraz. Dzisiaj akcja legalna. Czyli same ułatwienia. Tak. I przez pierwszy sezon ciężko było znaleźć tak naprawdę kroki w ruchu, bo zawodnicy byli do tego nieprzyzwyczajeni, więc nie wykorzystywali. Teraz coraz częściej się to zdarza. Jedno, co zostało bardzo fajnie wyklarowane w tamtym czasie odnośnie kroków, można się z tym zgadzać lub nie, ale tak jest. Nie wolno przeskakiwać z piłką z tej samej nogi na tą samą nogę. Tak zwany, to tam kiedyś się nazywało czeski dwutak, czy czeski krok. Czesi twierdzą, że tego nie robią, ale tak jakoś to wyszło, że taką nazwę to u nas przyjęło. Czyli teraz tak jak tutaj w tym wypadku, mamy gościa, który idzie, wybija się z prawej stopy z piłką i drugi raz z prawej. Ale w ogóle to jest technicznie ciężko coś taką akcję. Jak ja bym z prawej się odbił i na prawą upadł i jeszcze rzucił, to ciężko. Są gracze nawet w Eurolidze, czołowi gracze, którzy mieli to wyćwiczone do perfekcji. To jest taka sztuka po prostu, to jest trudne. Ale jak trudne jest to w obronie.
Bo to jest taki nienaturalny przeskok, który gubi obrońcę. No. I to wielu graczy w Eurolidze wykorzystywało. Od momentu, kiedy szedł ten przepis, mieliśmy najwięcej gwizdków na kroki i przez ten pierwszy sezon to mieliśmy właśnie na to, ponieważ właśnie tego ci zawodnicy, którzy to robili, nie potrafili się oduczyć. Bo to jest odwrót, tak jak mówiłeś. Oduczyć się tego bardzo trudno. No, ale to naprawdę trudne zagranie. Ale zobacz, jak obrońca jest oszukiwany. Bo tutaj akurat w tej sytuacji może nie bardzo, ale zwykle ten przeskok jest taki wprowadzający w błąd, nie? Będzie slow motion? Tak, będzie slow motion, będzie pokazanie właśnie, jak skacze raz z prawej na prawą i dokłada lewą. Robi jakby tyle samo kroków, 0,1,2 można by policzyć, ale nie, ponieważ jest prawa, czy lewa, to już są kroki z automatu. I to już są kroki. I tutaj trzeba to gwizdnąć. Dla sędziów też trudne do zobaczenia. Nie zawsze nam to wychodzi, ale staramy się. I tutaj przykład na to, co jest właśnie, jakby z czego się zaczęła ta zmiana przepisów, bo najwięcej tych kroków wcześniej, które trzeba było odgwizdywać, a nie zawsześmy to robili, było na piwocie, tak? I ta akcja na stare przepisy była nielegalna, co zresztą tu sędzia wtedy słusznie odgwizduje. Ale według nowego przepisu z krokiem zero, obraca się na lewej nodze, ona łapie w tym momencie piłkę, jest w ruchu, to jest krok zerowy, jeden, dwa i rzuca. I to jest akcja jak najbardziej legalna. To jest korzyść z kroku zero i to jest coś, co należy wykorzystywać. I bardzo dobra zmiana przepisów. Identyczne jak w NBA, więc na całym świecie gramy tak samo już koszykówkę, jeżeli chodzi o kroki i tylko wykorzystywać. A ile można zrobić, jak jest się w koźle, wypuszczę piłkę, mogę biec ile chcę? Jak nie masz piłki w rękach czy w ręku, nie ma tematu przepisu kroków. Czyli to jest też jakby sztuczka do trenowania, tak coś wymyśli, że wypuszcza się piłkę i można sobie biec ile się chce, ile kroków robić. Kroków można robić tak, tylko że warunkiem jest to, że wcześniej nie kozłowałeś, a jak kozłowałeś, to nie złapałeś piłki po koźle, no bo wtedy jak wypuścisz, to nie możesz jej złapać znowu, bo będzie podwójne kozłowanie, tak? Czy nie możesz rozpocząć drugi raz kozła. No to już prawdopodobnie do rzutu trzeba iść, nie? Albo gdzieś tam złapać i do podania. No ale tak, żeby... Ale jeżeli masz przystać przed kozłem, to możesz wyrzucić piłkę, dojść, zacząć kozłować, tak? Możesz takie rzeczy robić. Teraz jeszcze jest ten taki przepis, to może nie jest związany z krokami. Nie, no nie jest też związany z krokami. Od niedawna można uderzyć w tablicę, złapać piłkę i to nie jest traktowane jako kozłowanie. Tak? Wcześniej to było zawsze jako kozłowanie. Więc możesz stać pod jednej stronie kosza, odbić piłkę o tablicę, przejść na drugą stronę, złapać ją i wciąż możesz dalej kozłować lub możesz wyjść w górę i rzucać. Także to jest uratować się czasami można, nie? Tam deską. No, byli zawodnicy, którzy to super, super nauczyli się wykorzystywać. Parę przykładów takich trochę z innych ujęć. Na co? Tutaj mamy właśnie cały czas kroki, natomiast tutaj mamy sytuację, to jest zaraz po wejściu tego nowego przepisu w Polsce na turnieju przedsezonowym. Tutaj sędzia jeszcze odgwizduje, mówię, to jest początek tego przepisu. Lublin gra? Lublin gra i dostaje kroki. Wydawałoby się, że faktycznie zawodnik przedrobił bardzo dużo, ale jak się to dokładnie przeanalizuje, to... To jakiś sędzia miał kamerę, rozumiem. Tak, to były kamery na głowie sędziów. Także tak widzą sędziowie to, nie? Jak są dobrze ustawieni. Dlatego o tyle łatwiej jest na przykład temu sędziemu to ocenić, niż sędziemu, który widzi to z pleców. Dobra. To jest 0, 1, 2 i podanie. Jest to legalne. Na stare przepisy oczywiście było to nielegalne, bo nie wolno mu było spaść. Okej. Trudno macie pracę. No tak, nie mamy slow motion, może kiedyś, kurde. Może będą jakieś procesorki takie. Tutaj mamy też taki już prosty przykład, ale też właśnie pokazujący, jak duży teren można w cudzysłowie zdobyć, tak? Też jest, łapie piłkę jeszcze przed pomalowanym i idzie do kosza, nawet dużo przed pomalowanym. Jest to 0,1,2, jest naprawdę może dużą odległość przebyć. I tu jest przykład na coś, co nie jest krokami, a często, szczególnie od strony kibiców... To jest Kudryavcev? Tak. O kurczę. To jest zespół z Mińska. A kiedy to było? Witali jeszcze w Dąbrowie, no to parę lat temu. No. Dwa albo trzy lata temu. A nie wiem, czy on nadal jeszcze nie gra. On jeszcze do niedawna grał w reprezentacji Białorusi.
Chyba dwa lata temu jeszcze grał. Chyba nawet. I teraz jest sytuacja, w której zawodnik się wywraca i wszyscy chcą kroków. Nawet tutaj widać chwilę urywek trenera, który też chce kroków. Wszyscy chcą kroków. Są trenerzy kroków, są kibice kroków. Zawodnik, który ma piłkę, ma prawo się wywrócić. Jeżeli jest to wywrotka i przemieszczenie się pod wpływem naturalnych sił, to ma prawo wywrócić się, przelecieć ten kawałek i następnie oddać piłkę czy cokolwiek innego. Natomiast nie są samo w sobie to kroki. Krokami jest jak zawodnik, który się wywrócił, próbuje uciekać, na przykład rolując się, lub próbuje pod wpływem innych sił, na przykład nogami odpychając się, przemieścić. To wtedy są to kroki. Ale samo wywrócenie, tak gdyby on nie wypadł na aut, to ta akcja powinna być bez gwizdka. Miał prawo podać. Dobra. I jeszcze świeży klip. Dwa klipy z ostatniego tygodnia. Byłem razem z kampem Get Better, których serdecznie pozdrawiamy. Tam 14 zawodników ekstraklasowych już się, jak to ktoś powiedział, odkurzało do sezonu i trenowali mocno przez cały tydzień. No i też w ostatnie dwa dni żeśmy... Ktoś przegrywał grali. Sporo. A może to zła rozdzielczość. Znowu, mamy kamerę jakby z głowy sędziego, więc tak jak to widzi sędzia. To są kroki, które aż można wypuścimy. O, Olek Dziewab. Tak jest, miejscowy. Ale pytałem Olka, czy mogę to pokazać. Nie, nie ma problemu. Nie miał z tym problemu. Obraca się na lewej nodze, no. Tak jak to było tutaj widać, czyli ta noga jest nogą obrotu. Teraz, żeby rozpoczął kozłowanie, musi wypuścić piłkę z rąk, zanim oderwie tą nogę. No tak. Kroki. Przeskoczył nogą w lewo. Sam wiesz, ile to daje szybkości, jaką przewagę nad tym obrońcą, żeby go minąć w momencie, kiedy się podskakujesz i wybijasz z tej nogi. Dlatego są to kroki. Dla sędziego, który dobrze jest ustawiony, prosta sytuacja do odgwizdania. Więc polecam, żeby pracować nad tym i żeby pilnować tej nogi i ręki. A gwiznąłeś od razu, pięknie. A skąd wiesz, że to ja? Nie wiem. No ale żeby było sprawiedliwie dla Olka, mamy drugą sytuację, która jest fajnym przykładem, jak można wykorzystać długie nogi legalnie. Może najpierw to puszczę. Do minięcia. Bardzo podobny ruch, nie? Wszystko wygląda prawie tak samo. To było na drugi dzień? Tak. A bo gwizdą jeszcze i nauczył się. Czyli trener już go uczył, bo gwizdą. Mamy znowu lewą nogę, nogą obrotu. Wystawia prawą bardzo daleko do przodu, ale lewą trzyma przy parkiecie. I w tym momencie wypuszcza piłkę z rąk. Wypuścił. I dopiero opuszcza nogę. Jeżeli ta sytuacja opuszczenia piłki i nogi od parkietu jest mniej więcej w tym samym czasie, to my to pomijamy, bo to nie chodzi o to, żeby łapać kogoś mikroskopem. Chodzi o to, żeby nie dostawał zawodnik zbyt dużej korzyści. I tą akcję pokażę jeszcze raz. Jest właśnie bardzo fajnym przykładem, jak wykorzystać długie nogi, jak wykorzystać ten krok startowy bez przeskakiwania, bez ruszania nogi. I jeżeli to faktycznie Olek się nauczył dlatego, że dzień wcześniej... Tak. że dzień wcześniej było mu to gwiźnięte, to tym bardziej brawo dla niego, bo to znaczy, że wyciąga wnioski i ostatni na przepis, tak? Tak. Mamy? 3 sekundy. Krótki przepis. Przepis, którego naprawdę nikt nie lubi. Były okresy, że w sędziowaniu się, jak to mówiło, że się zakleiło ten przepis, nikt na niego nie zwraca uwagi. Za każdym razem, jak go odgwizdujemy, nikt nie wie, o co chodzi. Szczególnie kibice, wszyscy uważają, że jak to się mówi w żargonie, ryżujemy, tak? Kontrolujemy mecz gwizdkami. Ale doszliśmy do takiego etapu w koszykówce, że jest to coraz bardziej ważny przepis. Bardzo fajnie wykorzystywany, znaczy nie przepis, a wykorzystywany jest brak odgwizdywania tego przepisu przez trenerów i zawodników. Najpierw taki prosty przykład, który jest oczywisty i nikt w tej sytuacji nie ma pretensji, bo mamy zawodnika tutaj, nie widzę jaki on numer, wchodzi do pola 3 sekund, żeby było łatwiej, widać 14 na zegarze. Kiedy się liczy? Od momentu, kiedy dotknie pomalowanego. Dwie nogi może. Jakąkolwiek część. Jedną tylko nawet wystarczy. Tak, może jedną dotknąć, może dotknąć pół stopy. Ale co ciekawe, żeby wyjść z pola 3 sekund, i to jest bardzo ważne, o czym często zawodnicy zapominają, trzeba obiema stopami dotknąć pola poza pomalowanym. Ty widzisz, takie szkolenia to myśmy powinni dawno temu robić, kurczę, tutaj takie. Ale wtedy nie gwizdaliśmy to. No tak, kiedyś to było inaczej.
No to dawaj, no. No i mamy gościa i on tam już, w tym momencie już jest 3 sekundy. Tutaj jest, był ten moment, proszę zobaczyć, gdzie on wyszedł jedną stopą, ale druga wciąż była dotyka pomalowanego, czyli on nie wyszedł z pola 3 sekund. Cały czas musieliśmy te same 3 sekundy. Jest 4, 5, 6, dostaje piłkę i odgwizdane są 3 sekundy. Nikt nie ma problemu z tym gwizdkiem. To jak dostaje zawodnik, który był więcej niż 3 sekundy, dostaje piłkę pod koszem, wszyscy się z tym gadają. Pytanie mam. Dlaczego gwizdnął sędzia, który był najdalej od tego? To jest jak, jakby strefy, wytłumacz mi to. No bo patrz, ten chyba lepiej jeszcze widzi i ten, a ten tak może mi przysłuchać. Ten ocenia, ten, okay, tutaj, no, ten ocenia tych zawodników z piłką. No. Ten, którego nie widzimy, obserwuje grę, być może z tyłu obserwuje grę tutaj na poście, bo oni tutaj byli jeszcze chyba z tej strony. A ten sędzia ma najlepszy wgląd na to, na tego zawodnika i go sobie obserwuje. Nic mu się u niego nie dzieje, okay, bo zawodnicy, którzy są u niego, czyli ciekawy w tej strefie, oni są ustawieni 3-4 metry od siebie, więc pierwszą rzeczą, jaką ma do obserwacji, to właśnie to i akurat on kontrolował gracza. Różnie to bywa. Czasami jest sędzia, który jest najbliżej, czasami sędzia, który jest dalej, bo ktoś musi kontrolować nie tylko ten moment, jak dostaje podanie, musi go obserwować, kiedy wszedł i czy nie wyszedł. Ale w ferworze walki to ciężko też zauważyć 3 sekundy. To nie jest bardzo tak, trudny przepis do oceny. Dlatego musimy, my ćwiczymy tą koncentrację, że jak tylko ktoś wchodzi, sprawdzamy, czyli zaczynamy jakby odliczać sobie w głowie i cały czas zerkamy, czy gość w międzyczasie nie wyszedł. To chyba jest tak, że robicie research i a ten lubi sobie pozimować w polu 3 sekund, to na niego też trzeba popatrzeć, no bo też tak pewnie jest, nie? Czasami. Tak, ale to właśnie, co teraz chciałem pokazać, znaczy nie wiem, czy to już będzie teraz, ale za chwilę. Ja uważam, że to nie zawodnicy lubią tam przebywać, tylko to są zagrywki, które są oparte o to. No w ataku. Zwłaszcza jakieś high-low, jakieś mismatch się upychają, tak, czekają, aż dostaną piłkę. Tutaj będzie znowu taki przykład, gdzie zawodnik wchodzi do pola 3 sekund na 12 na zegarze. My na to nie patrzymy, ale to jest takie, żeby sprawdzamy, czy dobrze potem byśmy odwiedzali. I gość po 4 sekundach dostaje piłkę i dostaje 3 sekundy. I też z takimi... I Daszka ktoś dostał chyba tam, czy nie? Nie, nie. Myślałem. Rozmawialiśmy wcześniej o podcaście. I... Dobra, tu jest pierwsza sytuacja, taka właśnie, zostały jeszcze 3 chyba sytuacje, która mówi już nie tylko o tym graczu, który dostaje potem piłkę. Tutaj mamy zawodnika, jednego z większych zawodników w Eurolidze, Odzio, który wchodzi do pomalowanego. Hightower z tego, nie? Na 19. Z Akademii Policyjnej. Ogromny. Zobaczmy, jak on ma stopę ogromną. Jak się patrzy na te buty, to przecież jak dwie te. I on sobie tam jest. Ktoś by powiedział, nie uczestniczy w grze, tak? Tutaj jest jakieś tam wejście na kosz. Nie uczestniczył, bez znaczenia. Ale nie do końca jest bez znaczenia, bo jeżeli się na to zagłębimy, to ten gracz cały czas jest nim zajęty. No. I teraz jak jest wjazd do kosza, to Odzio co robi? Nie idzie pod kosz na zbiórkę, tylko idzie od kosza. Po co? Po to, żeby ten zawodnik miał jak najmniej graczy tutaj, bo ten musi pomóc. I on dopiero jak widzi, że ten już wjeżdża na kosz, odpuszcza Odzio i idzie do tego. Oczywiście, gdyby doszedł do niego, to byłby spóźniony. Sytuację ratuje zawodnik, który blokuje piłkę. Ale ten zawodnik nie mógł go odpuścić. Musiał pójść za nim. Stąd te jego 3 sekundy jak najbardziej, a on jest w polu 3 sekund 5 sekund. 6. Więc to jest bardzo dużo. I dlatego my mamy przekazane, żeby takie sytuacje odgwizdywać jako 3 sekundy. Mimo, że on nie dostał piłki. Bo on uczestniczy w grze. Dobra. I tu jest dwie sytuacje z polskiej ligi. W obu przypadkach ci trenerzy już nie pracują, przynajmniej w tym momencie, także mam nadzieję, że nikomu, że tak powiem, nie odkrywamy kart, tak? I nie robimy krzywdy. Myślę, że to była... Wideo nie kłamie, jak to powiedziałeś. Wideo nie kłamie, jeszcze myślę, że przeciwnicy dobrze to, że tak powiem, skautują i wiedzą, co się dzieje. Nie zawsze sędziowie to wyłapują. Ale tu mamy taką sytuację, kiedy wchodzi zawodnik tutaj, 7 na minutę, na Sulima, ile tam jest? Sulima zresztą, tak. 18 sekund na zegarze 24 do pola 3 sekund i sobie tam przebywa. Nie dostaje piłki na razie przez cały czas.
w pewnym momencie dostaje, nawet będąc jedną nogą tylko w pomalowanym. I też mógłby ktoś powiedzieć, a co to za, jakie to, jaką to miało korzyść, że on był tak długo w polu 3 sekund. Więc korzyść była bardzo prosta. Zajęty jest cały czas ten gracz. Ten gracz próbował pomóc, więc musiał odejść. Musiał wrócić gracz z obwodu, żeby pomóc z tym graczem pod samym koszem, który jest bezpośrednim zagrożeniem. I teraz jak jest obrót w tą stronę, jestem przekonany, że to jest ściszona zagrywka. On wychodzi w górę. Ma luz, bo ten zawodnik nie wie, czy ma tutaj w razie czego pomagać, czy ma iść bezpośrednio za nim, tak, żeby zrobić lukę. Więc trochę się musi rozdwoić. Dostaje piłkę, on idzie do niego. Ten zawodnik musi pójść na obwód, bo może być podanie. Zabrał ze sobą obrońcę, tak. I mamy pustego gracza pod samym koszem, który zdobywa dwa punkty na czysto, tak, bez obrońcy. I to jest akcja, która naprawdę super pokazuje, jak dużo daje zawodnik, który nawet w tym wypadku przez niego przeszła piłka. I ostatni przykład, ulubiony mój, który bardzo fajnie pokazuje, jak Stelmet w tamtym meczu akurat to grał. Wchodzi zawodnik, jest 9 sekund na zegarze. Wchodzi zawodnik na środku pomalowanego. Gramy, jest podanie do boku. On sobie tam chodzi, idzie nawet za kosz, pod kosz. I teraz mamy sytuację, że ten zawodnik, bo on musi być pilnowany, więc ten zawodnik go pilnuje. Ten zawodnik dostaje piłkę, więc on musi wrócić do niego, tak? Jak on wraca, to ten się robi wolny. Żeby nie był zupełnie wolny, to ucieka zawodnik z obwodu do niego, żeby mu pomóc. Jak on ucieka, to znowu ten zawodnik ma dwie opcje. Albo jemu podaje i tutaj ma rzut z faulem, albo podaje na obwód, tak jak tutaj, i to są 3 sekundy. Ten gracz nie dotknął piłki. I grał ale, pod koszem. Ale ściągnął obronę całą na tak, siebie. I oszukał, zepsuł obronę, tak? I dlatego musi to być odgwizdane. Tutaj w tym wypadku są odgwizdane 3 sekundy. I akcja kończy się, że tak powiem, zgodnie z przepisami. Dziękuję ci bardzo za piękną analizę. Jakbyście wy, kibice, chcieli coś się dowiedzieć, to piszcie może na Suraczy swoją obecnością jeszcze raz. Jasne, jak jakieś tematy ciekawe lub jakieś sytuacje do przeanalizowania, niekoniecznie z technicznym Kamila Hanasa, to... No nie, to tak musiałem zrobić. Ale ten, dziękuję ci bardzo. Dzięki wielkie. I do zobaczonka. I powodzenia. Taką zrobiliśmy szybką analizę, jak to Wojciech Michałowicz mówi, analiza analizy, ale przepisy koszykówki przerabiamy. Chcemy więcej. Piszcie, jakie przepisy byście chcieli, żebyśmy poruszyli, albo jakie sytuacje. Myślę, że z chęcią tutaj Kuba przyjdzie i nam pomoże. Zapraszam do sklepu firmy Spalding Polska. Wchodźcie na stronę sportspro.pl, 20% zniżki na kod Hanas. Takie sprzęty sobie możecie kupić, jak tutaj wam prezentujemy. Patronite czynny. Jeżeli chcecie mieć dostęp do odcinków wcześniej w całości, no to zapraszamy do współpracy. Wchodźcie na Patronite'a i działamy. Panie Adamie, trafisz pan na koniec? Niestety nie. Czekamy na następne odcinki. Może syknie panu Adamowi na sam koniec. Dzięki.